Siema wszystkim. Jesteśmy w Hill Street Blues w Amsterdamie. Dzisiaj mamy przyjemność rozmowy z Jentkerem. Dzień dobry wszystkim. O, jak grzecznie. Cześć. Jentker. Pierwsze pytanie. Jakie masz odczucia po premierze swojego nowego albumu X? Jakie masz feedbacki od fanów? I co ogólnie sądzisz o tym albumie? Dziękuję za zajebisty feedback po płycie od ludzi, który dostaję. Oczywiście nie jest to stuprocentowy zajebisty feedback, bo nie da rady wszystkich zadowolić. Jak zdaje mi się, poświęciłem na tyle energii, czasu i pracy na ten album, że ja uważam, że to jest dobra płyta. A od ludzi dostaję tylko potwierdzenie, że tak, że podoba się i że sobie słuchają, więc bardzo mnie to cieszy. Osobiście mogę powiedzieć, że uważam album X za jeden z lepszych wydanych w tym roku. Naprawdę siadł mi konkretnie i jak czytałem opinie ludzi właśnie na ten temat, to same pozytywne. Dwa, że album w wersji fizycznej możecie zamówić na... Na Amazon On Demand, ale to jeszcze chwila. Natomiast nadal jest dostępny na wszystkich digitalnych mediach, czyli sklepach, streamowych serwisach socjalnych typu Spotify czy Tidal, ale też na sklepach Google Store, Music czy też iTunes, tak? Też sprawdzajcie, bo jest naprawdę warto. Dobry album, naprawdę dobry album. X, dokładnie, album X. Pytanko odnośnie twojego studiowania, bo jak już na płycie dałeś, powiedziałeś, studiowałeś w Australii. Tak. W Sydney, dokładnie. Mhm. W Sydney. W Sydney. Powiedz mi, co studiowałeś, czemu tam, czemu tak daleko cię wywiało od Polski? Dobra, wywiało mnie na zasadzie bardzo szybkiej. To była iskra, pomysł lecieć na koniec świata i to była bardzo dobra decyzja. Powinienem być tam krócej i lecieć do Tajlandii, gdyż miałem propozycję jeżdżenia dla teamu tajskiego na wakeskate. Wówczas jeszcze w 15, jak wyjeżdżałem do Australii, byłem zawodnikiem w Pucharze Polski, w Mistrzostwach Polski w wakeskate. Natomiast no i chciałem kontynuować karierę, dostałem propozycję sponsoringu właśnie od ekipy z Tajlandii, natomiast do tej Tajlandii nie dotarłem, bo nagle sobie znalazłem możliwość studiowania w Australii. Postanowiłem przedłużyć wizę i skończyć szkołę, na którą nigdy nie miałem czasu przez, wiesz, granie koncertów non-stop od gówniarza tak naprawdę. Także leadership management skończony, diploma. Nice. No to super. Cieszymy się bardzo, gratulujemy, że się udało. Masz w końcu szkołę. Jaki z tego wniosek? Na naukę nigdy nie jest za późno, pamiętajcie. Tak, ale najlepszym nauczycielem jest i tak życie. Tak czy nie? Oraz pisze najlepsze scenariusze. Oczywiście. Kojarzysz troszeczkę polską rap scenę w chwili obecnej? Śledzisz, co tam się dzieje? Na kompletnie nie, muszę ci się przyznać. Kompletnie nigdy nie słuchałem polskiego rapu, nie byłem w ogóle totalnie zafascynowany polskim rapem, za to byłem jedną z pierwszych osób na pewno, która próbowała w Polsce francuski rap. Jestem wychowany głównie na amerykańskim, jeżeli chodzi o hip-hop rap, gatunek, to na pewno Ameryka i inne kraje, żeby tylko nie dotykać kraju Polska. A teraz, no, przez moją przerwę pięcioletnią, bo zrobiłem sobie challenge bez muzyki, bez dotknięcia się do muzy 5 lat, no to już kompletnie nie pytaj mnie o polską scenę, bo nie pytaj mnie. No to w takim układzie odpada nam jedno pytanie. Wymyślisz inne rzeczy. No to na szybkiego coś polecimy. Ale ogólnie tutaj nawinąłeś, że wprowadzałeś ten francuski rap, tak? U siebie i tak dalej, więc... Promowałem na pewno i wiesz, ta strona słynna, francuski rap, Tymka, jakby, no... Myślę, że gdzieś tam w jakiś sposób wpłynąłem na to, że w Polsce się też zaczęło tego francuskiego rapu słuchać. No właśnie do tego nawiązuję, bo na nowej płycie Palucha, pozdrawiamy serdecznie, ma właśnie feat z PLK, czyli Polakiem, który mieszka we Francji, który tam nagrywa. No z tego, co dowiedzieliśmy się też z konta Instagram, Paluch teraz pojechał do niego też nagrać jakiś fit na płytę, także gdzieś tam z francuskim idzie, rapem. Idzie też... kooperacja, super. No. Tak, wszystko. Właśnie myślałem, że to jest bardzo dobrze przyjęty w ogóle artysta za granicą Polski. Tak, tak. Powiem ci, że sam nawet sprawdzałem i też mi to wszystko siadło. I też chętnie sprawdzę. Jako właśnie
jako ciekawy czegoś takiego. Pamiętaj, że ciekawość to pierwszy stopień? Do, wiesz, do sprawdzenia palucha. Albo fitów. Fitu? Wow. Fitu. Powiedz mi, czy czekasz na jakieś produkcje w tym roku, które mają się ukazać? Nie mówię tej o Sokole, bo to wiadomo, że na to będziesz czekał. Bo Wojtek... Znaczy, ja nie czekam, bo on już ją wydał i jest już złota. Czekam na to, żeby sobie przesłuchać całą płytę, a nie brnąć poprzez single. Wolę sobie posłuchać całej płyty. Znaczy, no właśnie do tego zmierzam. Ona jeszcze fizycznie nie wyszła. Jest w preorderze sprzedana, okay, ale okay, jeszcze nie wyszła. Okay, ale już jest złota. Ale już się okryła złotem, tak. 15 tysięcy siadło, także gratulacje zajebiście, wielkie. Zajebiście są. Ale czy oprócz albumu Wojtka czekasz jeszcze na coś? Pytasz z Polski, tak? No słyszałem, że jest z Polski, wysiew, z zagranicy. Jest gruby wysiew, wszyscy raperzy nagle się jorgnęli, że można wydawać płyty. Uaktywnili się. Bardzo się cieszę, że się uaktywnili. Także czekam na wasze wszystkie płyty. Czyli nie czekasz w sumie na nic? Nie, no wiesz, no na pewno gdzieś poprzez bycie na social mediach nie unikniesz tego, że na pewno coś usłyszysz, bo gdzieś ci się to po prostu pojawi, tak? W momencie, jak ci się to pojawi, no to czemu masz tego nie posłuchać? Natomiast, tak jak mówię, nie jestem skoncentrowany, nie słucham raperów, co mają tam, wiesz, tych szczególików ich i tak dalej, bo nie jestem na polskiej scenie, więc też się nie wpuszczam, nie wkręcam w jakieś tematy, kto na kogo, co tam chlapie. I don't fucking care, actually. I w sumie słusznie, bo no to jest jednak fala hajpu się wylewa cały czas na wszystkich. Rap powinien Polska łączyć, a nie dzielić. Miłość.pl. Tak, rap powinien łączyć, a nie dzielić, natomiast u nas na scenie no jest tak, a nie inaczej. No niestety, tak to wygląda. Pytanko, czy... bo ogólnie uznałeś, że album X będzie twoim ostatnim albumem, tak zapowiadałeś na płycie. Ogólnie podczas ostatniego wywiadu, który udzielałeś, też gdzieś tak wspomniałeś. Czy naprawdę sądzisz, że to jest dobry moment, żeby skończyć z nagrywką i rozpocząć, tak jak już wcześniej wspominałeś, z napisaniem książki? Czy jednak gdzieś tam chciałbyś jeszcze coś nagrać? Bo sądząc po tej płycie, szczerze mówiąc, chciałbym usłyszeć jakąś kolejną. Dobre pytanie. Książka jest generalnie prawie skończona. Dzienniki pokładowe rapera. Jestem na etapie rozmów z wydawnictwem. Ostatnia płyta, jak sam rozumiesz, ma też podwójne dno. Może to oznaczać jedynie ostatnią płytę, czyli tą ostatnią wypuszczoną. Dlatego też sobie zostawiłem taką mikrofurtkę, gdyby jednak coś mnie tknęło, żeby zrobić. Nie wiem, czy zauważyłeś to. O, tutaj. O, tego nie skumałem. No to taka mikrofurtka dla ludzi, którzy mnie popierają i właśnie piszą do mnie, żebym nie kończył z rapem. Czuję się zaskoczony, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o płytę, jeśli chodzi o książkę, może w ten sposób. Książka jest prawie skończona. Chcę ją bardzo wydać. Zawsze wiedziałem, że będę literatem od dzieciaka i wszystkie te płyty, publikacje do gazet. Okazuje się, że to był tylko trening warsztatu literackiego, tak naprawdę, żeby zacząć pisać konkretne rzeczy. Piszę już drugą książkę, bo pierwsza jest w edycji, tak jak wspomniałem. A z muzyką też chcę sobie trochę wyluzować, stary, wiesz. Ta płyta nie jest zrobiona dla kasy i to chyba się czuje. Została zrobiona, wiesz, z tego, że ja czułem taką potrzebę. I też, żeby zamknąć pewien etap w moim życiu, bo to jest 10. jubileuszowa płyta, a na scenie jestem już, powiedzmy, tam 25 jakiś lat gdzieś funkcjonuję w tym muzycznym świecie, więc chciałem zamknąć ten etap 10. płytą i powiedzieć sobie, jeżeli coś będzie dalej, to już tylko z mojej zajawy. Tak jak ta płyta. Ja jedynie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że ta zajawka się nie skończy i wyjdzie kolejna płyta, bo ten album jest naprawdę konkretny. Dla naszych oglądaczy, Jentker przeznaczył jedną płytę w wersji limitowanej. Oczywiście. Której nie kupicie. Nie do zdobycia. Nie do zdobycia, już nigdzie jej nie kupicie. Będzie do wygrania na naszym konkursie. Jentker, podpiszesz płytkę? Oczywiście. Także Jentker podpisze teraz dla was płytę. Płyta będzie do zgarnięcia, konkurs będzie niedługo, co ogłosimy na naszym Instastory. Dowiecie się wszystkiego odnośnie konkursu i jak możecie zdobyć tą płytę.
Voilà. Limitowana edycja, także warto wziąć udział w konkursie. Jantkara, do ciebie jeszcze jedno pytanie, no bo gdzieś tam podróżowałeś po tym świecie, zwiedziłeś parę krajów. Może zechcesz się podzielić, w jakich krajach byłeś, co robiłeś i dlaczego tak daleko? Z Australii poleciałem prosto na Filipiny. Marzenie życia, zwiedzenie wyspy Luzon i w ogóle zobaczenie tej historii, zobaczenie Manili, zobaczenie Kalamby, laguny i paru innych fajnych spotów tam, poznanie ludzi, którzy są mega otwarci, mega zajebiści i też wyluzowani na Filipinach. Stamtąd poleciałem do Tajlandii zobaczyć kontynent azjatycki i zafascynowany jestem totalnie. Później wracając do Europy zahaczyłem jeszcze Kazachstan, też polecam takie dzikie wyprawy. Cały czas szedłem na dzika, praktycznie wiesz, dzień przed wybierałem lokację, w której będę spał jutro, więc jakby spontanie. Na totalnym spontanie. I taka podróż daje jakieś wiesz, super wspomnienia to raz, ale też otwiera oczy. Podróżujcie ludzie. Także wszystkim, którzy siedzą na kanapie czy przed komputerem, ruszcie dupę i idźcie na jakiś trip. Łapcie swój samolot. Dobra, Jentker, jeszcze jedno takie pytanko. Mówisz, że nie zamykasz furtki, że gdzieś ta furtka jest otwarta i że no, gdzieś tam pojawi się jeszcze coś, jeżeli będziesz czuł do tego potrzebę. Powiedz mi, czy masz jakąś osobę, jakiś, z kim chciałbyś nagrać film? Czy masz może jakiś plan na album, jakby miał wyglądać, do czego miałby nawiązywać? Powiem od razu, że jako View Record, niezależna wytwórnia, planujemy wydanie albumu Kartona producenckiego 2020, legendy polskiego rapu. Twórcy jeszcze będzie czas, Halabardy obejrzy sobie wiadomości dla WWO, twórcy bitów dla chłopaków z Częstochowy, jednego z tam z filarów totalnych częstochowskiego hip-hopu. Natomiast jakby będziemy się koncentrować na tym, żeby na tym albumie pojawiły się zagraniczne gwiazdy. Wiesz, naszym sąsiadem jest Jeru The Damage, ja z którym już też miałem wstępne rozmowy, który też mógł się pojawić na albumie X, ale nam się nie udało po prostu tego zsynchronizować, dlatego ten plan featuringu z Jeru przechodzi na album Karton 2020. Ja myślę, że taki feat z Jeru, no to by było coś zajebistego. Mam rozumieć, że pojawisz się na tym albumie również. Zostałem zaproszony jako host. Jako host, no czyli jednak cię usłyszymy. Jest taka szansa. No i zajebiście, o to nam chodziło. Myślę, że odbiór płyty ogólnie możemy podsumować za bardzo dobry, bo nie oszukujmy się, zrobiłeś furorę numer 1 na liście Google. I Google Store Polska. Także gdzieś liczby i to o tym świadczy, że ten album jest gdzieś dobry. Zobaczymy, jakie będą liczby. Czekamy z utęsknieniem wiesz, w biurze labelowym na pierwsze dane, które dopiero dostaniemy gdzieś w marcu, więc w marcu będę mógł powiedzieć tak naprawdę, co zrobił ten album dla labelu, jeśli chodzi o jakieś, wiecie, ten ważne w polskim hip-hopie teraz stówki do stówki. Ale nie oszukujmy się, w chwili obecnej liczby pokazują, że album jest dobry. Że dobrze po prostu został odebrany przez publikę i ludzie czekali po prostu na twój powrót, na to, że wrócisz, że nagrasz, że po prostu będziesz tym Jentkerem, którego pamiętają z WWO. No i chyba zrobiłem to. Tak? I myślę, że ta płyta pokazała, że nadal jesteś w formie, nadal tworzysz i dzięki. Działam, idę do przodu, stary, dziękuję. I o to chodzi. Szacuneczek również. Chciałbym jeszcze gdzieś tam poruszyć takie, wiesz, kwestie poboczne, nie to może, że płyta, ale tam o wakeboardzie, dalej gdzieś tam w tym kierunku zamierzasz podążać? Czy... Nie no, dzięki wake'owi wróciłem do deskorolki, stary. Właśnie, bo jeździ na deskę. To jest coś niesamowitego, no i wake skate, wakeboard, każda deska, jaką chcecie uprawić, każdy w ogóle sposób aktywności, jaki możecie sobie założyć na swoje głowy, żeby czuć się szczęśliwi i żeby nie zamulać przed telewizorem na kanapie i żeby Maciek, zwany brzuchem, nie rósł w wielkości piłki koszykowej, no to naprawdę polecam, każda aktywność, nawet spacer z pieskiem. No, z psem to ja teraz trochę chodzę, też dzięki. Ale takie pytanko, no, odnośnie deski. Co, jak wróciłeś do formy, rozumiem, tak? Gdzieś jak widzisz, tam słuchaj, no, widzę, forma jest przednia. Jakie triki teraz dobre wykonujesz na desce? Coś nowego się pojawiło? Wracam do Varial Hilla. Wow. Szacun. Oh yeah.
Inaczej, kiedyś jeździłem też na desce, ale powiem ci, że miałem problem z wykręceniem normalnego kickflipa. Flipa już ląduje normalnie, wróciłem, ale teraz Varial Hill. Ale wiesz o co chodzi? Flipa też kręciłem jakoś w miarę normalnie, tylko nigdy nie mogłem kręcić zwykłego. Zawsze szedł body Varial Kick albo body Varial po prostu. Nigdy musimy nie mogłem razem pojeździć. Nigdy nie potrafiłem zrobić normalnego kicka, zawsze się obracałem. To jest... To był po prostu błąd techniczny. Techniczny to nie był na pewno. Za dużo stukałeś jointy. Na jakichś deskach polecasz jakieś blaty? Blaty? Tak, niebawem wiórowe blaty, niebawem cała kolekcja wióra, merchant związany z naszym labelem, ale myślę, że coś specjalnego szykujemy i to będzie naprawdę coś zajebistego. Dodatkowo wiór szykuje grę na urządzenia mobilne. O, i to jest jakaś nowość, ale te brand, wasz brand Viewer będzie dostępny, no nazwijmy dziękuję to brandem, tak? Dziękuję. Będzie dostępny na jakiejś stronie, podasz jakieś szczegóły? Oczywiście, niebawem się podzielimy ze wszystkimi premierą sklepu, premierą całej nowej kolekcji oraz deskorolki, które będziemy produkować. Kurczę, deskorolki i ciuchy. O, po szerokości. Zajawa, sportowa zajawa. No i bardzo dobrze, o to chodziło. Także słuchajcie, jeszcze raz, do zgarnięcia jest limitowana edycja płyty Jentker X, albumu, który bardzo polecamy, który odbił się naprawdę szerokim echem i to pozytywnym echem. Do wygrania będzie na naszym Instastory, ale to wszystko na dniach. Sprawdzajcie. Sprawdzajcie, bo jest warto. A my co? Zakończymy rozmowę. Idziemy na jointa już. Idziemy na jointa, jakieś browary piwko. Browary już się kończył, tak. Browar się skończył, także trzeba coś dokupić. No, dziękuję ci, Jentker, za tą rozmowę. Dziękujemy, Hills. Mega szacunek. Bardzo dzięki wielkie jeszcze raz dla Hill Street Bluesa za goszczenie nas tutaj i za bycie zajebistym miejscem z mega klimatem. Jak będziecie w Amsterdamie, musicie odwiedzić to miejsce, to jest Hill. Obowiązkowy Hill Street Blues punkt na mapie Amsterdamu. Obowiązkowy, musicie tutaj sprawdzić, usiąść klimatycznie, także trzymajcie się. Wpadajcie wychillować do Amsta, spotkać się z nami. Elo, mieszkamy w Holandii, hej. Tak jest, siema.